Dzisiaj mamy na pokładzie ministra finansów, ale tylko na część tej dzisiejszej wyprawy. Będziemy musieli jeszcze przedyskutować ostatnie te szczegóły dotyczące projektu budżetu na 2012. Ja będę miał też takie w drodze do wykonania kilka telefonów, no można powiedzieć rutynowych, ale ważnych, bo związanych z naszą prezydencją. Będę rozmawiał z premierem Bułgarii i Rumunii w sprawie Schengen, a raczej blokady tego pełnego Schengen dla Rumunii i Bułgarii ze strony jednego z państw członkowskich. Nasza prezydencja robi wszystko, żeby to otwieranie się także wewnątrz Unii Europejskiej, no bo nie wszystkie państwa jeszcze korzystają z Schengen, żeby było możliwie szybkie, ale nastroje w niektórych państwach tych najstarszych unijnych nie sprzyjają temu i chociaż chcemy jeszcze perswadować, ale chcę poinformować moich kolegów, prezydenta Basescu i premiera Borysowa o tym, kto i dlaczego przeszkadza w dokończeniu tego projektu i prawdopodobnie też rozmowa z kanclerz Merkel o szczycie Partnerstwa Wschodniego. Chcę też konsultować ten poziom dyplomatyczny relacji z Białorusią w przeddzień szczytu Partnerstwa Wschodniego. Chcemy, aby cała Unia Europejska była solidarna i zgodna jakby co do pewnej taktyki, jaką Polska wyznacza w relacjach z Białorusią w tych dniach i żeby to było to także podporządkowane pewnym ustaleniom i rozmowom z białoruską opozycją, wtedy kiedy liderzy białoruskiej opozycji byli u nas w kraju. To jeśli chodzi o takie jakby dodatkowe zajęcia, natomiast jedziemy do Wielkopolski, dzisiaj będzie i Września i Poznań, chyba Konin. Wielkopolska zawsze kojarzyła nam się z przedsiębiorczością, więc jak Państwo się domyślacie, dzisiaj też takim tematem przewodnim będzie to, co udało się zrobić, jeśli chodzi o szczególnie znoszenie barier dla przedsiębiorczości. Ale też będę głównie słuchał, jak ludzie oceniają tych, no moim zdaniem dużo posunięć, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, ale wiem dobrze też, że bardzo wielu przedsiębiorców uważa, że to było wiele za mało, żeby oni czuli satysfakcję, więc będę z nimi o tym rozmawiał. Poznań to chyba, czy Wielkopolska, dobre miejsce, żeby o polskiej przedsiębiorczości serio porozmawiać.